Hejka kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy i właściwie to będziemy spędzać dzień jako Hello Kitty. I zobaczymy, jak taka Hello Kitty dzień spędza na co dzień. Dajcie łapkę górę z dzwoneczkiem, więc teraz zaczynamy i bierzemy jakieś Hello Kittowe rzeczy. Hello Kitty. Kitty. Dobra. Mamy tu takie słodkie rzeczy, mega cute. Ale wiecie, co ja bym chciała? Ja bym chciała coś takiego białego. O, tu jest coś białego. O, tu też jest coś białego. Dobra, widzimy. Kurde. Hello Kitty. Źle tu zrobiłam. Bo ja nie chcę mi takiego czegoś. Omgi, to mi się podoba. Kitty? Hello Kitty? Okej. Dobra, mamy to. Super. A jak tutaj napiszemy? Albo Hello Kitty? Wiem, że nie będzie takich włosów. Są? Są? Ja jestem teraz potwornie zdziwiona. Ale nie ma takich, jakie bym chciała. Czyli na przykład weźmiemy white. White. Na przykład takie włosy. Okej. Okay, tu mamy takie. I takie chyba by mogły tu zostać. Tutaj trzeba napisać Hello Kitty. O my ki! Zobaczcie, patrzcie, ile tu rzeczy mamy Hello Kittowych. O my ki! Teraz to totalnie wyglądam jak taka Hello Kitty. Chociaż minka by mogła być inna. By mogła być taka na przykład. Albo nie taka. Albo taka mega urocza jakaś. Nie wiem. O, taka może być. Słodziutka. Dobra. Jedziemy, słuchajcie. A, nie na deskorolce, tylko bardziej na hulejnodze bym wolała. To może na hulejnodze. Dobra. I teleportnijmy się do jakiegokolwiek fajnego dla nas domu. Dobra, to jest fajny dom, chociaż nie wiem. O matko, tyle rzeczy do wyborów, że ja nie wiem, słuchajcie, co wybrać. Tak się to prezentuje i zobaczcie. Mega cute. To wygląda, jakbym serio przez całe życie mieszkała. Dobra, widzowie, tu mamy fanka. Fanka przyszła, pewnie się dziwi, jaki ja challenge robię, dlaczego jestem przybrana za kota jakiegoś, a to jest Hello Kitty. Dobra. To taki challenge po prostu. Okej. Okay. Tu mamy na dole takie coś. Musimy pooglądać. Poobejrzeć to. No dobra, widzę. Ogólnie to napisałam jej, że nagrywam odcinek, że to będzie challenge jako Hello Kitty, ale ona chyba o tym nie wie. Albo wie. Hejka. Dobra, hejka. Taka myszka przyszła, zobaczcie. Chcę zjeść mysz. Nie no, nie jemy tu myszek. To moja koleżanka. No to miło mi cię widzieć. Oliwia. Fanko? Cookie. Super. Ona jest moim fanką, słuchajcie, jako słodko. Naprawdę mega cute. A zrobimy screena. Dobra, robimy tego screena. Tu w ogóle widzę, dużo jest rzeczy z Hello Kitty. Może weźmiemy tylko ten plecaczek z takim słodkim, mega cute. Taśnym. Dobra. A czy są może tutaj jedzonko jakieś? O właśnie, przecież były te naleśniki z Pan Purinem. Może tu będą, proszę. O, nie ma z Pan Purinem, ale niech będzie taki. Aha, to ja jem na podłodze, okej. Okay. Dobra, kochani. Ona jest piąty raz na odcinku, więc
No. Więc słuchajcie, pozdrowić warto. Dobra, chyba tobie screena zrobię, tak z ukrycia. Ej, pokaż się. Dobra, dzięki. Okej, zrobiłam screena, więc idziemy może tutaj. Idziemy, idziemy stąd. Idziemy z tej nory. Dobra. Idziemy może zobaczyć... takiego jeszcze challenge'u chyba nie było w moim wydaniu. No dobra. Chodźmy, bierzmy skutery jakieś, czy jakieś hulajnogi. Oliwie też chodź. Oliwie nie chce iść. No dobra. Nie musisz, możesz tu zwiedzać mój dom. Więc no, moją willę. Dobra. Poczekaj na Oliwii. Ok. Poczekam z chęcią na Oliwię. Ok, przed domem gdzieś. Tutaj może. A, bo ona się przebiera. Dlatego, wiecie co? Wiecie co? Zrobię wam screena. Inną. Mega cute. Będziecie wyglądać. A naleśniczki pierwsza klasa. Dobra. Fajnie się... Co? Fajnie się? Grało chyba, napisała. Zrozumiałam, grało, ale to jest słodkie. Przebierało? Może przebierało? Nie wiem, grało, przebierało, nie wiem. Ale szkoda, że tu takie znaki są. O matko, jak słodko. Mogłam tamtą minkę. Dobra, nie będę od niej odgapiać, ale no. Ja pamiętam, jak odgapiłam od jakiejś osoby na Brookhaven. Słuchajcie, i to była drama normalnie. Ona ciągle mi tego uprzykrzała i pisała takie... Czemu ode mnie zgapiasz? W ogóle co to ma być? No dobra. Olivia robi screena. To znaczy nie screena, przebiera się. Ja nie wiem, czy tak zostałem, czy się przebieram. O, możemy pooglądać se jakieś zwierzątka i jakieś w ogóle te. Fajnie. Coś słodkiego tu leci. O, może to. Bardzo to dobre. Te naleśniczki. Pierwsza klasa. No ja wam mówię. Okej. Tu czekamy na ciebie, Oliwia. A ja idę widzom pokazać pokoje. Dobra. Tutaj mamy taki pierwszy. Mercedes. W ogóle Mercedes. Mega sztos. Tu mamy takie łóżko. Tu takie coś. No a tu takie coś. No fajne. Mi się ogólnie podoba ten dom. Chociaż za dużo tych aut i w ogóle. No dobra. Ach, możesz już być gotowa, szczerze. Okej, jeszcze się powiększ. No i pięknie. Pięknie, pięknie. Powiem, że piękne. Piękne skiny. Piękne skiny. Piękne skiny. Hejka. Hejka, dobra, kolejna fanka doszła. Zobaczcie, patrzajcie. Okej, widzę. Okej, widzę. Może... Oki. Dobra, widzę. Ona pisze nam historię o Hello Kitty. Więc no. Mnie ciekawi, jaka jest jej historia i w ogóle. Ona nie wie, czy chcemy wiedzieć, ale napisałam, że a jaka jest. Ej, bardzo ładnie ona się przebrała, zobaczcie. Legenda głosi, że Hello Kitty jest zrobione przez osobę, która gadała z szatanem. Co?
Tego to ja nie wiedziałam. W chińskim? O, witaj diabł. Nie wiedziałam tego. Bardzo dużo się od niej... bardzo dużo się o niej dowiedziałam w ogóle. Fajnie. Dobra. I nie ma ust, bo jej córka, autorka miała rak ustnej... tego to ja totalnie bym nie wiedziała. Aha. Dobra. To tylko wiem. Naprawdę. Dużo. Naprawdę dużo. Dobra. Przynajmniej się dowiedziałam. Też wiemy co nieco o Hello Kitty. Czekamy na My Melody i słuchajcie, ruszamy na miasto, dziewczyny. Dobra. Tum, tum, tima, tima, tu, 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 tu. Dobra. Bo na przykład niektórzy nie mają w ogóle czasu, żeby grać. Dobra, a jest jakiś emotka kota? Jest. A może ktoś będzie kimś Hello Kitty? Ja Hello Kitty. Okej. Kto to był? Kto to był? Kto pójdzie sprawdzić dziewczynę? Może to ty, My Melody, pójdę sprawdzić, albo nie? Dobrym. Napiszmy jej... Co... Robimy? Co robimy? No kurde no! Ja pójdę sprawdzić. Ja pójdę sprawdzić, kto to. Dobra, widzę. Kto to może być? No, kurde, no. No, kto to może być? Okej, widzę. Kto to jest? No rzeczywiście, widzowie, nie wiemy, kto to jest. Co to w ogóle ma oznaczać? Czemu ktoś nas rzuca tymi bombami czy czymś tam? Podejrzewam tą osobę, która mieszka w tym domu. Chociaż właściwie nie wiemy, czy to na pewno może być ona. Nie wiem. No dobra. Okej, przynajmniej... ktoś... No, kto to do jasnej czasnej? Okradli nam safe! Okradli nam safe! Okradli nam safe! Jest na górze pewnie. Proszę powiedzcie, kto to jest? Ja zbanuję taką osobę. No, kto nam może ukradł safe? Kto wiedział, gdzie jest mój safe? Nie! To niedobrze. Niech ja tylko znajdę tą... Ty piarę. Czy to ty ukradłeś safe? Kto to jest? Jakaś Wiktoria. Pewnie moje fanka. Nie będziemy jakichś przesądów prowadzić, ale ja ją obwiniam. Gdzie ona? Gdzie one są? A, bo one poszły sprawdzić. One poszły sprawdzić, gdzie są te wybuchy całe. Dobra, zobaczmy.
Okej, idziemy. Dobra. Okej. Mamy komputer. Oki. Moja znajoma dołączyła. A, ok. To pozdrów znajomą. Także no. Dobra. Ale przynajmniej się dowiedzieliśmy nieco o Hello Kitty. Ja o tym nie wiedziałam. Nikola, numer 17. Dobra. Dobra, idziemy, słuchajcie, na miasto. Szkoda, że te dziewczyny znikły. Zniknęły. Ale, no. Pójdziemy na miasto i pójdziemy do kina właściwie. To. Proszę, niech będzie Hello Kitty chociaż raz w tym kinie. No dobra. O, matko jedyna. Co to jest? No przecież to jest coś dziwnego. No dobra. No i no. Dobra, kochani. Więc idziemy może na pizzę, bo nie ma za bardzo seansów z Hello Kitty. A poza tym kolejny seans się zaczyna o 19. No dobra. O kurde, jestem modelką. Dobra. Hello Kitty, yeah. Jest fajną kotką. Dobra, widzę. Nie. O kurde, wywiad. Pewnie ze mną będzie. Ja polecam te naleśniki. Dziękuję. Jak znajdziecie naleśniki na stole, to znaczy, że ja tu byłam. Dobra, idziemy trochę na siłownię pobiegać. Dobra. Okej, idziemy. O kurde. Wypadłam z tej bieżni. Bardzo dziwna bieżnia. O kurde, to taniec. Kocham tańczyć. Dobra. Super. Okej. Weźmiemy sobie pizzę. Bardzo dobry wypad. Od razu mi się zrobiło lepiej. Okej. Ktoś okradł bank. Ciągle tu okradają ludzi. I w ogóle. O, weźmiemy sobie waniliowy lód. W moim kolorze. Bardzo dobry, pijecie? I od razu mi lepiej. Tak nagle, więc no. Piszcie w komentarzu. W ogóle miłego weekenda, tak, że powiem. I piszcie w komentarzu, jaki chcecie następny challenge. Może jako My Melody i w ogóle. No, mam wiele różnych pomysłów w głowie, no. I papatki, kochani, pa!